cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Mamy suszę? No susza według puław instytutu, który określa, czy jest susza, to nie ma suszy na Opolszczyźnie, natomiast my ją widzimy. I w zasadzie jako zarząd ostatnio żeśmy stworzyli pismo do wojewody po to, żeby jednak zweryfikowano to z pozycji puław i wojewoda niech przyzna nam rację, bo myślę, że widzi to samo, co my. Puławy to jest instytut. Instytut, który właśnie określa właśnie, które województwa miały susze, które nie miały, na podstawie swoich jakichś tam analiz i tak dalej, ale one są zupełnie nieadekwatne do tego, co jest w rzeczywistości na naszych polach. Oczywiście nie wszędzie jest susza, jest lokalnie, oczywiście w niektórych miejscach tylko, w niektórych gminach, ale jest. Nie można mówić, że nie. Tym bardziej, że idzie kolejna fala upałów. No tak, to przyspieszy, bo już te zboża, które przyschły, prawda, i to zresztą jadąc z Opola w kierunku Turawy, to widzimy po lewej stronie oczywiście tak mocno już przyschnięte zboża, że one w tej chwili nie dadzą żadnego ziarna, to będzie tylko plewa. Jeżeli teraz jeszcze upały większe nadejdą, no to praktycznie to, co jeszcze było prawie, że lekko zielone, to praktycznie również przyschnie i to będzie taki tak zwany poślad, czyli z jednej, tak ocenia te niektóre pola, to z jednej części może 40% nie będzie nic, tylko plewa, natomiast z pozostałej części to będzie poślad, który no, tak nadaje się no, w zasadzie do czego? No, ani pasza, bo teraz już klient jest wybredny, nawet nie chce kupować bardzo drobnego ziarna na paszę. To po prostu trzeba by w własnym zakresie skarmić, kupić kury, kaczkę hodować, ale to nie o to chodzi, prawda? Będą duże straty. No będą dla tych gospodarstw, które to dotknęło, to będą duże straty, bo ceny są bardzo słabe, no a teraz jak nie będzie miał plonu, albo będzie miał bardzo mizerny plon, to oczywiście klient kaprysi, skupujący, bo on chce sort pierwszy, czyli najwyższej jakości, a to się nie da, przede wszystkim nie da się tego sprzedać i tu jest kłopot dla rolnika, bo skąd wziąć pieniądze? No właśnie, bo nie dostanie odszkodowania, jeżeli Ministerstwo Rolnictwa nie uzna, że nie ma suszy. Tak to właśnie wygląda, że tutaj puławy jakby pilnują, nie wiem, budżetu państwa i tak na wyrost określają, że na Opolszczyźnie nie ma, bo Opolszczyzna w ogóle bogata, ma dobre ziemie, zapominają, że cały powiat opolski to słabe ziemie, cały powiat oleski słabe ziemie i jeszcze w niektórych rejonach, czy nawet Krapkowice, które są postrzegane, że to jest dobra ziemia i w parę innych powiatów, to jednak tam są również piąte, szóste klasy gleby. Zmieńmy temat. Panie prezesie, jak to jest z tą samorządnością rolniczą? Sprawdza się, no bo za nami wybory do powiatowych izb rolniczych. Teraz 9 lipca będzie walne zgromadzenie Izby Rolniczej. Takie głosy do nas docierają, opinie, że no, rolnicy są średnio zainteresowani najwyżej działalnością w tego rodzaju przedstawicielstwa. Panie redaktorze, powiem tak, w zależności od tego, kto patrzy na ten samorząd, na działalność rolników i kto to zaczyna oceniać, to takie różne głosy są, prawda? Że jak polityk niechętny izbom, no to mówi, że cóż to za instytucja, jak was popiera niespełna 3% głosujących, czyli rolników. Jak ktoś, powiedzmy, no bardzo nie lubi, to mówi, po co ta instytucja? Nawet niektórym rolnikom udaje się to, powiedzmy, wmówić, prawda, że ta instytucja nic nie daje. Natomiast powiem tak, jeżeli ustawodawcy określają, że uprawnionych do głosowania jest na Opolszczyźnie ponad 60 tysięcy rolników, ustawodawca tym sposobem, że zmienił definicję rolnika, nie od hektara, tylko podatnik podatku rolnego i tak jak wcześniej mówiliśmy, łącznie z panem, mając pan dwa ary gruntu... Czyli
kupi małą działeczkę de facto. Małą działeczkę, za którą płaci pan podatek rolny, jest pan uprawnionym do głosowania, do wybierania, jest pan tym czynnym... No właśnie nie jestem czynnym. No właśnie, to nie był pan na wyborach. Statystykę. Właśnie, statystykę pan zepsuł, a powiedzmy, wróćmy do tej cyfry. 60 tysięcy, ponad 60 tysięcy takich ludzi jak pan mniej więcej i takich jak ja, jako rolnik. To jest cyfra, którą się operuje po to, żeby pokazać niską frekwencję. Ale wszyscy wiedzą w Polsce, że łącznie z ministrem, że na Opolszczyźnie 27 600 rolników składa wnioski o dopłaty bezpośrednie. Jak się to ma do ponad 60, czyli raptem 40%, prawda, składa te wnioski o dopłaty bezpośrednie, a my wszyscy wiemy na wsi, że nawet ci składający, to nie wszyscy uprawiają tą ziemię. I powiem inaczej, z mojego punktu widzenia, jako mojej wsi, mojej gminy, jeżeli jest ponad 2000, około 2000 rolników uprawnionych do głosowania, sama gmina teoretycznie ma 3700 mieszkańców, z tego co wiemy, to około 1000 jest na zachodzie, no to, to teraz tych 2000 uprawnionych, no to praktycznie, no nijak się to ma do rzeczywistości takiej faktycznie. Natomiast głosujących to było 46 osób, a uważam, z mojego punktu widzenia, że to jest przynajmniej 3 razy więcej, o ile nie 4 razy więcej poszło do głosowania rolników, którzy nie do końca utrzymują się, powiedzmy, tylko z rolnictwa. Bo jeżeli ja wiem, że ja tylko, moi synowie utrzymują się z rolnictwa wyłącznie, nie dorabiając gdziekolwiek indziej. Jeszcze jest paru rolników, może 10, może nawet nie 10 w mojej gminie, to patrząc na to, że jest około 10 tych, którzy żyją wyłącznie z tego rolnictwa i nigdzie nie dorabiają, no to 46 osób głosujących to jest ponad 400% normy, no tak, prawda? I teraz właśnie dlatego na początku powiedziałem, zależy kto liczy i jak na to patrzy. Mhm. Kłamstwo statystyki, no tak z reguły z danymi statystycznymi jest, że nie do końca oddają chyba pełen obraz rzeczywistości. Nawet fachowcy mówią, że jak się mówi o statystyce, to nie do końca to jest prawda, że statystyka kłamie, to w wielu wypadkach jesteśmy w stanie to udowodnić. Panie prezesie, rolnicy są zadowoleni z tej ustawy, którą Sejm przyjęła, która ma chronić ziemię rolną przed wykupem przez obcokrajowców, ale też i przed spekulacją? Powiem tak, że nie do końca są zadowoleni, ale można powiedzieć, że odsapnęliśmy jako rolnicy, bo do tej pory, jeżeli jak tej ustawy nie było, tylko były rozwiązania, które do tej pory obowiązywały na naszym rynku, to praktycznie drżeliśmy o to, że nastąpi 1 maja 2016, przyjeżdża każdy z zachodu, skądkolwiek z całej Europy, człowiek kasiasty kupuje i nie musimy pytać ministra, jak nie musi pytać ministra, to nas jako izby również i tak dalej, a więc wykupią wszystko, co jeszcze jest do kupienia i to niezależnie od tego, czy to z państwową ziemię, czy od sąsiada. A więc tu pewna ulga jest, prawda? Bo w tej chwili znacząco jednak utrudnia ten proceder kupienia tak sobie, przyjechania tutaj, bo jednak jest te 5 lat funkcjonowania, zameldowania, funkcjonowania w danej gminie, czy sąsiedniej. Jednak jest to, że trzeba mieć uprawnienia rolnicze. Kolejna rzecz, że przez kolejne 10 lat od momentu kupna nie można tym obracać, nie można sprzedawać, a więc te ograniczenia częściowe są. Ja tylko ubolewam, że mimo tego, że zgłaszałem ministrowi Sawickiemu już, jak procedowano oczywiście tą ustawę, zgłaszałem fakt, że wpiszmy jeszcze do tej ustawy to, co na przykład jest w Danii. Jeżeli w Danii obowiązuje fakt, że nabywca ziemi może być skądkolwiek, byle spełnił kryteria i oczywiście kwalifikacji zawodowych jako rolnika i zamieszkania, to jeszcze ma wykazać się komunikatywną znajomością języka duńskiego, prawda? Czyli ja postulowałem, żeby do tej ustawy wpisać właśnie komunikatywną znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, bo tak mają Duńczycy. No niestety nie znalazło się to w tej ustawie. No i oczywiście dla nas, jako rolników, którzy chcą powiększać swoje gospodarstwa, żyć z tego, to takim modelem najlepszym jest
Francja, prawda, gdzie to rolnicza organizacja SAFER pilnuje tego, kto kupuje. Byliśmy niedawno, może miesiąc, półtora już w tej chwili, tak około półtora miesiąca wstecz z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych we Francji, właśnie w organizacji SAFER. No i zadałem pytanie, prawda, osobiście, mówię, panowie prezesi tamtej tej jednostki, widzimy, że u was ziemia jest tańsza niż w Polsce, bo jeżeli tam firma SAFER, organizacja SAFER mówi, że cena ziemi we Francji rolnej oczywiście to jest 5400 euro do 6500 euro i tego pilnują w zależności od klasy gleby, to mówię, to skoro jest tańsza u was niż u nas, to my możemy przyjedziemy, kupimy u was ziemię. No to ten pan, który jest szefem tej organizacji na szczeblu powiatowym, powiedział tak: wniosek pan może złożyć, co nie oznacza, że panu sprzedamy. Mhm. A więc jasno i dobitnie pokazał, że to oni sterują, to oni decydują, komu sprzedać. W ogóle ta organizacja jest naprawdę wzorcowa, bo ona pilnuje wielu rzeczy. To, że jeżeli miasto, no w ogóle samorząd, którykolwiek, czy państwo buduje drogi, jakieś inne publiczne stadiony, czy cokolwiek, to zabierając rolnikowi ziemię w danym miejscu, czy na danym odcinku, powoduje, że daje mu w innym miejscu ten sam kawałek, czy nawet większy, ale rolnik tam nie może stracić nawet ara. On dostaje w innym miejscu, w innym rozłogu, nawet do tego stopnia, powiedzmy, że buduje się autostradę i przecina się gospodarstwa w lewo i w prawo. To ta firma robi takie rozłogi, takie scalenia, że powiedzmy, moje gospodarstwo przenosi na prawą stronę, a powiedzmy, pan, będąc rolnikiem, przenosi pana na lewą stronę. Momentalnie się robi lepszy rozłóg, lepsza organizacja pracy, wydajniej się pracuje na tych areałach, a więc jest to na pewno wzorcowy model w Europie. No i szkoda, że my w tym kierunku nie idziemy. Nasi politycy idą na skróty. Z jednej strony, no tak jak powiedziałem, dobrze, że jest ta ustawa, ale dlaczego nie bierzemy wzorów od tych najlepszych? Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim państwa gościem był Herbert Czaja, prezes Izby Rolniczej w Opolu. Dziękuję państwu. Do widzenia. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.